Witamy w filmie Arnor. Chciałbym dzisiaj przedstawić rekuperator wewnątrzcielny HR Wall. Kiedy potrzebujemy rekuperacji? Kiedy borykamy się z problemem zbyt dużej wilgotności w pomieszczeniu lub kiedy chcemy doprowadzić do wymiany powietrza z uwagi na komfort użytkowników. HR Wall sprawdzi się wtedy, kiedy nie mamy miejsca na tradycyjny system z centralą rekuperacyjną i z rozprowadzeniem kanałów wentylacyjnych, kiedy przestrzeń nad sufitem nam nie pozwala, lub kiedy po prostu chcemy szybko i łatwo zamontować rekuperację w naszym domu, biurze, innym pomieszczeniu użytkowym. Czyli oszczędzamy miejsce, oszczędzamy czas, oszczędzamy też pieniądze. Sprawdzimy teraz zawartość opakowania. Obudowa zewnętrzna wykonana z aluminium z izolacją akustyczną. Instrukcja obsługi w języku polskim. Naklejka z klatą energetyczną. Sama jednostka rekuperatora wraz z wentylatorem. Oraz zestaw kołków montażowych. Zdejmiemy folię. Rura, w której znajduje się wymiennik, jest to rura teleskopowa z twardego i wytrzymałego materiału ABS. W środku znajduje się wymiennik ceramiczny w kształcie plastra miodu. Efektywnie oddaje ciepło, energię cieplną z zmienionego powietrza. Wentylator, możemy zdjąć obudowę zewnętrzną. Mamy dostęp do filtra powietrza, którego możemy czyścić pod wodą. Jednostkę wentylatora oraz szablon montażowy. Do celów prezentacji przygotowaliśmy box z jednostką HR Wall. W boxie możemy zobaczyć elementy zestawu rekuperatora, wentylator, ceramiczny wymiennik w kształcie plastra miodu oraz czerpnię zewnętrzną. Jednostka jest bardzo cicha, wydajna. Prezentowany model HR Wall 100 ma wydajność do 25 m sześciennych na godzinę. Jest też większy model HR Wall 150 o wydajności do 60 m sześciennych na godzinę. Oczywiście jednostkę możemy dopasować do szerokości ściany, do grubości ściany dzięki teleskopowej rurze. Widzimy, że teraz pracuje w trybie naprzemiennym. Zapraszamy do zakupów jednostek rekuperacyjnych Arnor HR Wall. Dziękuję za uwagę.